Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny, które zostaną dodane wraz z nowym 20 sezonem. Pamiętajcie, że wy też możecie zgarnąć przedpremierowo kozacki skin do Hanka. Wystarczy, że klikniecie pierwszy link, który znajduje się w opisie i potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars, a w komentarzu napiszecie swój nick z gry Brawl Stars oraz hashtag Rodeo Hank Giveaway. Tutaj wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka, gratuluję. Jeżeli jesteś nowy na kanale, strzel łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a teraz zaczynamy. Zaczynamy od Cordeliusa, najeźdźca Cordelius. Cordelius teraz w takim stylu postapokaliptycznym, rodem z cyberpunka. I powiem wam tak, wygląda całkiem fajnie. Koszt takiego skina to 149 gemów albo 5000 blinksów, więc dosyć sporo. I oczywiście jest to trzeci skin do Cordeliusa. Skoro kosztuje 149 gemów, no to powinien już mieć nowe animacje. Sprawdźmy. Boom. Tak, Cordelius teraz strzela. To są śrubki? Tak, śrubki. Zobaczcie, że na samym końcu rozsypują się śrubeczki. Dobra. Czyli mamy nową animację ataku. Teraz odpalamy nasz mroczny portal. Uwaga. Woo! Jakaś kupa złomu poleciała. I widzimy, animacje są takie same, jeżeli chodzi o portal, ale podstawowy atak jest inny. Dźwięki są też te same. Dosyć fajny jest ten skinek. Nie ma co gadać. Mi się podoba. Strzelamy z takiego działka złomkowego śrubeczkami. 8 na 10. Dlaczego 8 na 10? Ponieważ bardzo drogi. Willow też otrzyma nowego skina. Uwaga. Scorpion Willow. Zestaw zawiera przebranie, specjalny model, specjalne efekty, animacje, specjalną teksturę. Spójrzcie, jak ona kozacko wygląda. Kupujemy. A wy pamiętajcie, zanim kupicie jakiegoś skina, nie zapomnijcie skorzystać z kodziku Farel. Będę mega wdzięczny. Tak z bliska prezentuje się nowy skin. Zobaczcie, jakie ma żądło. Wow, jej włosy żądlą. Mega mi się podoba. To jest chyba na chwilę obecną najlepszy skin do Willow. Taki skinek, wiecie, ile kosztuje? 79 gemów albo 2750 blinksów. Uwaga, rzucamy? Czy rzucamy kijanką? Nie. Wow. Okej, okay. Rzucamy teraz skorpionem. Zobaczcie. Nasz atak zmienia się w skorpiona i później żądło skorpiona wyskakuje z ziemi i żądli przeciwnika i przy okazji jeszcze się sypią wokół jakieś kostki. Uwaga, czas na ulta, jestem mega ciekawy. Co to będzie? Okej, okay, jakiś taki szybki skorpion poleciał, jeszcze raz nim strzelmy. Uwaga, strzelamy do przodu. Woo! Tak, to był skorpion. Ale ultimate atak, można powiedzieć, bez fajerwerek. Ale i tak mu daje 9 na 10. Teraz protestujemy skina, którego możecie zgarnąć w dzisiejszym odcinku przedpremierowo i jest to Rodeo Hank. Skin za 200 gemów. Zobaczcie, zgarniecie taki zestawik. Oczywiście każda osoba, która wygra, musi poczekać do 15 września, bo dopiero dostanę kody na te skiny. Supercell tak mi podkreślił, ale zobaczcie, jak wygląda kozacko. Wow. Hank dalej jest krewetą, ale oczywiście jego stateczek jest teraz taką dziką świnią. Czy to jest krowa? Świnia czy krowa? Krowa, bo ma rogi. Okej, okay. Kupujemy za 200 gemów. Rodeo Hank, pustkowie. Okej, okay. Wow, 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 wow. Ta chmura ma nową animację. Dobrze wiedzieć, bo teraz to jest bańka z nosa. Nie, to jest dym byka, jak jest wkurzony. Kumacie, o co chodzi? Zobaczcie, też na Hanku pojawiają się takie efekty jakby ze złoszczenia się, jak to często występuje w bajkach anime. Taki krzyżyk na czole. Okej, okay. Czas na ultimate atak. Uwaga. Boom! Okej! Okay. Rakiety też są nowe. Okej, okay, przetestujmy sobie jeszcze raz tego ulta. Boom! 3, 2, 1. Ciu! No dobra, podoba mi się to. Skinę oceniam 8 na 10. Dlaczego 8 na 10? Bo faktycznie 200 gemów to dosyć sporo. Tak będą wyglądali, moi kochani, nagrody Ligi Mocy. Oczywiście główną nagrodą jest bandytka Macy, też w takim postapokaliptycznym stylu. Wygląda naprawdę mega fajnie. Jej ręka teraz strzela, leci i powraca. Specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalna animacja oraz specjalna tekstura. Próbujemy. No dobra, sprawdźmy, co nam tutaj przygotowali. Wow, zobaczcie, jak ta rękawica fajnie się rozpędza. Dostaje takiego rakietowego przyspieszenia. Uwaga, teraz użyjemy ultimate attack. I BOOM! Wow! Czy mi się wydaje, czy tam pojawiło się logo Brawl Stars? Jeszcze raz, uwaga! BOOM! Tak jest, pojawia nam się logo Brawl Stars. Dosłownie to samo logo, co jest na przycisku Ultimate Attacku. Patrzcie, BOOM! Ha! Bardzo fajny skinek z Ligi Mocy, więc polecam grać. Zobaczcie, jak ona się fajnie prezentuje. Przez głowę idzie taki zielony pióropusz a la Punk. Oceniam tego skinka 9 na 10. Czas teraz przetestować sobie nowe skiny, ale szkolne, moi drodzy państwo. Lecimy, cheerleaderka Rosa. Spójrzcie, jest to czwarty skin do Rosy, piąty można powiedzieć. I zobaczcie, jak kozacko wow! Ja nie wiedziałem, że ona ma coś takiego fajnego na głowie. O kurcze. Kupujemy.
No i oczywiście trzeba wypróbować tego skinka. Wow, Akademia Brawl Stars. No i oczywiście odznaka. Flower Power, jak to Rosa mówi. Albo hello, hello, hello. Uwaga, atakujemy i okej. Rosa zamieniła swoje rękawice na pompony. Uwaga, teraz używamy ulta. Ha! Jaka kozacka animacja. Coś pięknego. To jest jeden z lepszych skinków do Rosy. I powiem wam, że ma chyba najlepsze też animacje. Co nie? Robi wrażenie, robi wrażenie. Nie ma co gadać. Jeżeli podoba wam się ten skin, to napiszcie w komentarzu robi wrażenie. Albo napiszcie w ogóle w komentarzu, który z tych wszystkich skinów, które dzisiaj wam przedstawię, podoba wam się najbardziej. Ale oglądajcie samego końca. No dobra, ja tego skinka oceniam. Pierwszy raz w tym odcinku pada dycha. 10 na 10. Taka Rosa 150 gemów. No dosyć dużo. Zobaczmy, co tam słychać u naszego zadymiarza Stu. Jest nowy skin za 300 gemów. Ała, sportowiec Stu. Wow, ale on jest teraz obślizgły. Ale taki fajny styl oczywiście amerykański. Wiecie, taka kurteczka prosto z koledżu. Bardzo fajny, podoba mi się to. Kupujemy 300 gemów. Let's go. Sportowiec Stu. Mega fajny. No i oczywiście do tego zestawu też jest odznaka. Wsłuchajmy się w jego nową gadkę. Slytherin Stu is here for you. Slytherin Stu is here for you? Wow, on jest ze Slytherino jak coś, nie? Pozdro Malfoy. Okej, strzelamy nowymi jakimiś kijankami. Zobaczcie, kiedy pada postać, pojawia się nowa animacja. Wow. Już wiemy, dlaczego ten skin kosztuje 300 gemów. Kiedy używamy ulta, za nami się pojawiają kolce i pęka ziemia. A kiedy pokonujemy przeciwników, pojawia się potwór, który zjada oponenta. Fajne! 10 na 10! Squeak też dostał szkolny skinek, 2-4. Piąty skin! Nerd Squeak, nie mogę! Patrzcie, 5000 blinksów! Albo 149 gemów. Kupujemy. Uroczy jest! Co on tam ma na tym plecaku napisane? Widziałem, że literka pi jest na pewno napisana. Stój, 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 wariacik, stój, nie kręć się już. Tak, mamy rakietkę, mamy odznaczkę, przycisk od jakiegoś Game Boya albo konsoli PSP, no i oczywiście literkę pi. A w ręku trzyma jakąś kostkę. Jest też zegarek, patrzcie, 10:10. Co to może oznaczać? Jeżeli macie jakąś teorię do tego, co oznacza 10:10, dajcie znać w komentarzu. Coś mi się wydaje, że ta postać będzie rzucała tą kostką. Sprawdźmy, czy tak jest, czy się nie mylę. Oczywiście, że tak. O kurcze, jaka animacja! Zegarek nam się taki wczytuje na ziemi i wybucha. To jest mega ułatwienie dla graczy, ponieważ zobaczcie, teraz wiemy, za ile nastąpi wybuch. Kiedy zrobi się całe koło i koło się zamknie, nastąpi wybuch. Czas na ultimate attack, zobaczmy, co oni wymyślili. Let's go! Leci plecak, okej, z kulkami. Ale przy ultimate ataku kulki już nie odliczają czasu. Czy tam kostki, tak to nazwijmy. Dobra, skin oceniam 10 na 10. Mega fajne. I oczywiście ta czapeczka na czubku głowy, która się kręci. Czy nie kręci się? Nie kręci się, ale powinna się kręcić, jest uroczy. I ten kaganiec na zębach. Janet też dostała nowego skina. 2, 4. Szósty skin do Janet. Co jest? Wyjątkowa odznaka, spójrzcie na to. Jaki kozacki skinek, 200 gemów. Odblokowywujemy. Coś pięknego, księżycowa Janet. Fajne ma te takie włoski. Normalnie czarodziejka z księżyca. Chyba ten skin miał do tego nawiązać, co nie? Zobaczcie. Tak, dosłownie to samo. Fajny plecaczek, sprawdźmy, jakie ma animacje. Strzelamy. Okej, strzelamy księżycami. Tak, albo czarnymi dziurami. Jedno z dwóch. Kiedy zaczynamy strzelać, przed nami pojawia się portal. Czyli otwiera się czarna dziura i chyba wypadają czarne dziury. Patrzcie. Dobre. Naprawdę jeden z lepszych skinków. Odpalamy rakiety i... Co zrzucamy teraz? Rakiety z księżycami. Okej, dobra. Mamy, moi kochani, dzisiejszego zwycięzcę chyba odcinka. Czarodziejka z księżyca. 10 na 10 skin. Mega mi się podoba. Ems też otrzymała nowego skina. Twardzielka Ems. Ale czy jest jakaś taka super... Obrana tylko w barwy koledżu. 29 gemów. Niedużo, niedużo, ale... Jeżeli będzie miała inny atak niż podstawowy, no to spoko. A jeżeli nie, no to średnio. Sprawdźmy. Strzelamy. Okej, atak jest podstawowy. A szkoda, a szkoda. Ultimate atak. Ultimate atak jest też taki sam z tego co widzę. Chyba, że dodatkowe jakieś serduszka zostały dodane. Jeszcze raz patrzcie, dajemy ulti.
I chyba są dodatkowe serduszka dodane, tak. Taka obramówka kręcąca się. No jeżeli chcecie odświeżyć swój stary model EMS, no to 29 gemów, to naprawdę niedużo. Oceniam 5 na 10. Wariacik Edgar też otrzymał nowego skina. 2, 4, 6 skin do Edgara. O kurcze, jeżeli wam się też ten skin podoba, zostawcie łapkę w górę i suba. Mecha Edgar, potwierdź zakup, kupujemy. O tak, słyszycie te dźwięki? Dobre, nie ma co gadać, mega mocny. Nie no, mocne ma te animacje, nie ma co gadać. Wygląda jak oktopus ze Spidermana. Nowe dźwięki. Nowe animacje ataku, kozacki skin, nowe animacje pokonywania przeciwników. Spójrzcie na to. Teleportował się w zaświaty. I uwaga, ult! Woohoo! Boom! Okej, dobra. Coś mówiłem, nie? Że 10 na 10, tam stiu i tak dalej. No to mamy 11 na 10. To jest najlepszy skin do Edgara. I słuchajcie, Supercell teraz powiedział, że będzie co aktualizację wprowadzał właśnie takie pakiety skinów, które są z nowymi dźwiękami, nowymi animacjami i nowymi animacjami pokonywania przeciwników. Ja będę chciał kupić sobie wszystkie te skiny. Let's go! 11 na 10. Mandy, Mandy! Też dostała skinka trzeciego dosłownie. I Hanbok Mandy. 149 gemów. To z okazji Festiwalu Księżyca, coś takiego. I to jest tradycyjny skin. Hanbok Mandy. Fajne. No i sprawdźmy, jak taka Mandy strzela. Jak wygląda Ultimate Attack? Okej, okay, lecimy z tematem. Bomba! Czym ona strzela? Lampionem? Tak, to chyba poleciał lampion. Nowa animacja ataku. Dajemy ulta teraz do przodu, najlepiej tam w kierunku botów. Boom! Okej, okay, kolejny ulcik mamy nabity. Boom! Czym ona strzela? Jakimś ptakiem? Strzelmy jeszcze raz. Tylko tym razem w prawo. Uwaga! Co to leci? Ciuu! Nie mam pojęcia, ale wygląda całkiem nieźle. Teraz Mandy przypomina dosłownie Piperkę. 9 na 10. I czekajcie, czy mi się wydaje, czy ona robi taki japoński gest serduszka? Tak, widzowie, serduszko dla was. No i moi drodzy, Bull został remodelowany ponoć. Coś tutaj się poprawiło. Chyba te z tyłu w butach ostrogi, tak to się chyba nazywa, zostały remodelowane i chyba wokół broni. Ta złota obejma na tym shotgunie jest teraz bardziej lśniąca. Kamizelka też jest ładniejsza. Faktycznie, wygląda fajnie, ale wypróbujmy go. Strzelmy. Czekajcie, czy mi się wydaje, czy troszeczkę faktycznie te animacje się poprawiły w tym bólu. Odświeżyli go. Ult. No nie, ult jest taki sam, ale chyba strzał jest troszeczkę lepszy. Albo mi się po prostu już w oczach mieni. Dajcie znać w komentarzu, który skin wam się najbardziej podobał. Jutro wracacie do szkoły, więc pamiętajcie, że po szkole możecie wpaść też na nowy odcinek z gry Brawl Stars, bo też się pojawi. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, zadymiarze. Miłego powrotu do szkoły, cześć!